Piotr Budziszewski, 8 rund, jesień, widziałem jakiego SMS-a piszesz. Bierzemy tą walkę. Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Szklarskiej Porębie. To Jest Box, razem z nami Oskar Wierzejski, tuż po wygranej. Powiedz, jak się czujesz? Dobrze, dobrze się czuję. Fajnie, fajnie jest. Lubię spontaniczne bójki, spontaniczne imprezki. No właśnie, opowiedz, jak się załatwia takie spontaniczne bójki, bo jeszcze 2 tygodnie temu miałeś nie walczyć na tej gali. No 2,5 tygodnie temu w sumie. No nie miałem. Coś mnie wzięło, jakaś siła wyższa. I wziąłem sobie, napisałem do pana Mateusza Borka, czy jest opcja. Bo tak jak ci mówiłem w wywiadzie poprzednim, był taki gagatek. Myślałem, żeby z tym gagatkiem zaboksować. Kurde, jakbym wyszedł dzisiaj z nim, to może gorszą walkę bym nał nawet, bo pewnie bym z nim więcej rund walczył. Ale myślę, że jak najbardziej jestem otwarty. Piotr Budziszewski, 8 rund, jesień, widziałem jakiego SMS-a piszesz. Bierzemy tą walkę. Okej, czyli Budzika chcesz zaatakować. Zawodnika, który trenuje z teamem. Tam on był na sparingach, nie wiem czy na sparingach, ale na pewno był na obozie z Michałem Cieślakiem. Wiem, że tam razem z tymi chłopakami się buja. Też widziałem go na walce Cieślaka w Londynie, czyli to jest ta ekipa. O, chyba wodę podaje co najwyżej. Tak mi się wydaje. Do Cieślaka to nie ma podjazdu nawet. Tam jest 10 leveli wyżej. No na pewno na tym poziomie nigdy nie walczył. Wiem, że walczył chociażby w Anglii. No nie miał takiej jakiejś tam walki na tych dużych galach na początku tych kart. No jeździ, sprzedaje się. Ja kiedyś dawałem mu propozycję, że dawaj, wyskoczymy walkę. To moja walka debiutancka, chciałem zrobić z nim. Byłem gotowy. Dawaj, kto przegra, wpłaca wszystko na zbiórkę jakąś charytatywną. Osrał się. Później cisnął po mnie. Ja jestem dalej otwarty, pomimo tego, że mam 10 razy lepszy rekord od niego, możemy się napierdzielać. Okej, czyli rywal już na horyzoncie jest, to fajne, zawsze fajnie, jeżeli zawodnik ma kogoś już na następną walkę. A powiedz mi historię tej walki, bo zdaje się, że załatwiłeś ją w kościelnej toalecie. No, to fakt. Tak jak ci mówiłem, byłem w ubikacji na weselu i stwierdziłem, walka we Wrocku, czemu by nie? Drugi dom, tak jak mówiłem, lecimy. Zobaczymy, co dadzą i lecimy. Lubię spontany, tak jak ci mówiłem. Mogłem się bić. Byłem w takim treningu. Oczywiście nie byłem na totalnym roztrenowaniu, bo wiedziałem, że może coś wypaść po drodze. A szkoda by było, że Sebastian Ślusarczyk wypadł. Tu jeszcze Kamil Łaszczyk po drodze wypadł. Szkoda by było, żeby na tej gali, żeby mnie nie było, jak to Wrocław, drugi dom. Co ty to masz tutaj wytatuowane na klacie? Przemoc. To jest przemoc? No przemoc, violence. To jest twoja druga natura. No, tak. Fajny był obrazek, jak przed chwilą z zawodnikiem się tutaj podawaj sobie rękę. Jest taka agresja, wojna w ringu, a ty zawsze potrafisz tą rękę podać po walce i zakopać topór wojenny. No bo ja żadnym bucem nie jestem, tak jak ci mówiłem też w poprzednim wywiadzie. Tu jesteśmy wojownikami w ringu na te 12, 20 czy tam 30 minut, a później schodzimy i jesteśmy zwykłymi ludźmi. To pokazuje, jakimi też jesteśmy ludźmi. Jak jesteśmy baranami i nabruszonymi gnojami, to nie powinno się z takich ludzi brać przykładu. Ja chcę dawać ludziom przykład. Wiadomo, że trochę we mnie tej agresji, takiego wulgaryzmu, ale to ludzie lubią, tego potrzeba, tej nutki patusa, jak to się mówi. Patusem nie jestem, ale potrzeba tej nutki, chociaż z bloku jestem. Taki dobry chłopak, ale z drugiej strony łobuz. Bardzo fajnie, to jest fajna kombinacja. Powiedz mi jeszcze o tej akcji charytatywnej, bo mówisz, że dołączyłeś do ekipy Wrzosa. Tak. Gacie moje z tej walki i w sumie boksowałem 3 walki w tych gaciach. Trochę już potu na nich, oczywiście prane. Krwi, nie wiem, teraz to może nie wypiorę, ktoś chce. Też są tacy na Facebooku, co chcą kupować gacie spocone. No właśnie, spocone gacie to jest, słyszałem, dobry biznes, ale niekoniecznie męskie. Ale to mnie nie jara. Wolę zarabiać uczciwie, a nie oddając gacie na Facebooku komuś. A te gacie charytatywnie oczywiście upiorę, żeby jakiś zboczeniec sobie nic z nimi nie robił i sprzedamy je na pomoc Nadii. Fajna pamiątka w jakiejś firmie może wisieć. Mam nadzieję, że wpłyną fajne pieniądze na pomoc potrzebującym. Posłuchaj, niestety nie mam, bo oddałem ochroniarzowi, bo mu obiecałem. No obiecałem mu. No, to gacie sprzedamy. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.